Podjąłem się na prośbę ówczesnej pani dyrektor Wnuk Nazarowej zaprojektowania koncepcji instrumentu, który dzisiaj już w tej wersji konstrukcyjnej stoi w sali NOSPR-u, ponieważ jest to sala olbrzymia, jedna z największych sal koncertowych w Polsce. Wpadliśmy na pomysł, by był to instrument typu symfonicznego. Uzgodniliśmy, że koncepcja brzmieniowa i koncepcja techniczna będzie nawiązywała wprost do największych osiągnięć symfonicznych organów francuskich, głównie dwóch twórców, Aristide Cavaillé-Colla i Charles Mutin. To byli najwięksi budowniczowie końca XIX wieku. Szacunkowo w tym instrumencie jest 1 000 000 części. Bez pracy zespołowej taki instrument by nie mógł powstać. Duże firmy zatrudniają specjalistów różnych dziedzin, organmistrzów, którzy specjalizują się choćby w takich rzeczach jak obróbka blachy. Bez takiego oprzyrządowania, jaką ma ta firma, ten instrument byłby budowany 4-5 lat. Powstawanie takiego instrumentu w zasadzie odbywało się w stosunkowo krótkim czasie. Wir haben 1990 angefangen mit unserer Firma, freilich mit 1-2-3 Beschäftigten und zu heute in 30 Jahren sind wir eine die größte Firma in Europa. Und dann habe entscheiden machen wir komplett Orgelteile selbst zu Hause in unsere Werkstatt und so haben wir 1993 schon komplett alle Details schon fertigen in unsere Werkstatt und das ist unsere Priorität immer noch, dass wir ehrlich alle Teile machen selbst außer dem Motor für die Gebläse. Das ist dieser Beruf. Nebenbei muss ich sagen, dass man braucht oder Werkstatt, wer baut ein Instrument wie Orgel ist, Minimum 20, 22 verschiedene Berufe. Aber das heißt, die Mitarbeiter müssen auch mit dem Geist mitmachen. Habe ich auch von Anfang versucht, sehr besondere Leute von seinem Beruf hier zu beschäftigen. Das heißt, unser Team ist mehr oder weniger komplett Musiker, mehr oder weniger jeder Mitarbeiter spielt einige Instrumente oder singen bei welchen Chore. Wir haben auch mehrere Organisten hier als Musiker beschäftigen, Solisten und so weiter. Bei uns ist interessant, das können wir alles mit Maschine machen, mit CNC-Maschine machen, aber am Ende ist immer notwendig, das kommt unsere Hand zum alles verbessern, noch schöner machen, so bringen wir ein Gefühl, das ist alles so sauber gemacht und das ist ganz warmes Gefühl, wenn wir kommen in Orgel. Das stimmt hundertprozentig. Auf Ende machen wir Intonation, Stimmung und das machen wir alles mit Händen, mit Gefühl, mit Augen. Najtrudniejsza była faza projektowa, dlatego że projektowanie, ciągła konfrontacja tych wszystkich rozwiązań i tak dalej. Nawet wyjazdy terenowe, konfrontacja tego z istniejącymi instrumentami, dyskusje. To była faza bardzo istotna, która przygotowała potem proces technologiczny i fazę produkcji. To są setki rysunków. Setki rysunków, których nie zrobiłoby się bez użycia współczesnej technologii i techniki kreślenia, obliczania itd. Nawiązując do romantyzmu czy symfonizmu francuskiego, nie chciałem też rezygnować z możliwości wykonywania na tym instrumencie innej muzyki. Dlatego w wolno stojącym stole gry, który jest zaprojektowany jako drugi stół gry, zaprojektowałem 5. zespół brzmieniowy typu niemieckiego. Także można powiedzieć, że główny instrument to są te 4 manuały typu Cavaillé-Colle, Mutin, a do tego dochodzi ten 5. manuał, który będzie mógł służyć do wykonywania muzyki współczesnej, do muzyki niemieckiej, ale także i francuskiej. Powstał instrument, który nie tylko odpowiada warunkom akustycznym i kubaturze tej wielkiej sali, ale także będzie umożliwiał kreację muzyki organowej typu symfonicznego, oczywiście z tym zastrzeżeniem też, że
na dużych organach można właściwie zagrać każdą muzykę. Dopiero teraz mogą Państwo podziwiać wspaniały instrument. Nie jest on jeszcze ukończony. Przed nami jeszcze ten magiczny moment, który można nazwać intonację instrumentu. Człowiek chce czasami stworzyć dzieło idealne i taki powinien mieć zamiar, natomiast stoi przed niewiadomą. Już dzisiaj chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na pierwszy koncert, kiedy zabrzmią nasze wspaniałe organy, a będzie to miało miejsce 13 stycznia w 2023 roku.